Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 18 marca. Moi drodzy, niezależnie od tego, ile macie lat, w którym roku dokładnie przyszliście na świat, ważne, że świętujecie swoje urodziny właśnie 18 marca i dla Was będzie taka szybka wróżba urodzinowa. Piękna karta Wam wpadła, ponieważ cesarzowa, zasadniczo cesarzowa mówi o spełnieniu, o spełnieniach wszelkiego rodzaju, spełnieniu emocjonalnym, spełnieniu też takim finansowym, materialnym, spełnieniu pod każdym możliwym względem. Natomiast mam wrażenie, że u Was to spełnienie dopiero nadchodzi, czyli zasialiście ziarenko i teraz oczekujecie na rezultaty, czyli właśnie będą przychodziły efekty Waszej pracy, efekty Waszych dokonań, Waszych zamierzeń i to już wszystko jest tuż, tuż, bo to jest taka sytuacja, jakbyście już wyglądali, już z daleka widzieli te efekty i profity z tego tytułu płynące do Was, tak jakbyście właśnie tutaj już po prostu stali na tym balkonie, tak jak właśnie na tej karcie i wyczekiwali wszystkiego tego, co do Was idzie, czyli tego dostatku, wszelkich możliwych dóbr, tego po prostu, na co sobie zapracowaliście. Zazwyczaj w taliach tarota cesarzowa jest kobietą przedstawioną już jako siedząca na tronie, czyli miłościwie nam panująca, że tak powiem. Natomiast właśnie w tej talii jest to o tyle takie, powiedziałabym, innowacyjne, że właśnie stoi na balkonie i wygląda. Jest taka niewinna, czysta, w białej szacie, z diademem na czole i po prostu to, co mogła, to zrobiła. Teraz wygląda na rezultaty swojej pracy. To też tak przypomina troszeczkę sytuację, jakbyście po prostu wyglądali nadejścia gości. I ona właśnie zaprasza do swojego życia, do swoich progów, wszelki dostatek, wszelkie spełnienie, więc można powiedzieć, że u Was właśnie jest to otwieranie się na przyjmowanie, że doszliście już do takiego momentu, że stwierdziliście, że po prostu rzeczywiście Wam się po prostu należy dobre życie, należy Wam się dostatek materialny, należy Wam się miłość, należy Wam się przyjaźń, należą Wam się wszelkie możliwe dobra i otwieracie się powoli na przypływ tego bogactwa. Być może niektórzy z Was afirmują bogactwo, być może po prostu opadają u Was takie programy, które mówią o tym, że no bogactwo jest dostępne tylko dla nielicznych, że zwykły człowiek musi ciężko harować, napracować się, naharować, a i tak nic z tego nie ma. Być może właśnie uzdrawiacie w sobie te programy. Cesarzowa może być zapowiedzią za mąż pójścia, w ogóle ożenku, bo to nie tylko do pań się odnosi, może być zapowiedzią ciąży, narodzin dziecka w rodzinie, zapowiedzią płodności i to zarówno właśnie takiej w wymiarze fizjologicznym, jak i w wymiarze kreatywnym, zawodowym, czyli napływ dobrych pomysłów, które możecie efektywnie wykorzystać w pracy, też twórczy rozwój, czyli wszelkiego typu pasje artystyczne, tutaj na pewno będziecie mieć inwencję twórczą. Też może mówić o zakładaniu własnego biznesu, bo macie tutaj ku temu wszelkie dostępne predyspozycje. Jesteście osobami z inicjatywą, jesteście osobami, które wiedzą, jak rozkręcić biznes, wiedzą po prostu, w którym kierunku pójść. Macie naturalne talenty, które możecie w tym celu rozwinąć i wykorzystać. No i jesteście osobami przewidującymi, które potrafią po prostu też układać plany długofalowe. Mają pomysł na siebie, mają pomysł na biznes czy na swoją pracę, więc tutaj pomysłów, inspiracji z pewnością Wam nie zabraknie. No na pewno cesarzowa zapowiada po prostu lepszy okres w życiu. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no na pewno płodność, czyli możliwość zajścia w ciążę jak najbardziej. Natomiast warto po prostu również sprawdzić swoje narządy kobiece, czy tam wszystko funkcjonuje jak należy. Niekoniecznie, jeżeli już nas coś faktycznie boli, coś nam dolega, ale po prostu profilaktycznie warto zrobić wszelkiego tego typu badania, które by wykluczyły nam ewentualne dolegliwości. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przekaz okazał się przynajmniej dla niektórych z Was pomocny. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom urodzonym 18 marca, aby właśnie ten dobrobyt, ten dostatek przypłynął do Waszego życia. Otwórzcie się na to, a na pewno tak się stanie. Życzę, aby wszystko wydarzało się dla Waszego najwyższego dobra. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.